Suwałkach ponad 550 tysięcy złotych wydano na wsparcie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, tej rodzinnej, ale i instytucjonalnej. Pomoc ma na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19. W ramach projektu finansowanego w 84% ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałej części z budżetu państwa, zakupiono dla dzieci 169 laptopów z oprogramowaniem. 162 zostaną przekazane na podstawie umów użyczenia rodzinom sprawującym opiekę zastępczą, pozostałe 7 trafiło do podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej, informuje Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Na laptopach jednak lista zakupów się nie kończy. Są na niej jeszcze drukarki umożliwiające skanowanie i kopiowanie, oprogramowanie wspomagające rozwój i edukację dzieci z niepełnosprawnością, które umożliwia samodzielne rysowanie, malowanie, układanie puzli, ale też pomaga w nauce liter, cyfr, wspiera w nauce rozpoznawania kolorów czy kształtów. Wśród zakupionych rzeczy są też maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Pozyskanych środków wystarczyło również na wyposażenie istniejącego w naszej placówce miejsca do kwarantanny i ewentualnej izolacji dla dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej. Na umeblowanie wydano około 7 tysięcy złotych.